Bankim Chandra. Bankim Chandra. He was a poet. Był poetą. And he wrote in one of his stories. I w jednej ze swoich opowiadań napisał. One day. Pewnego dnia. He was so sad. I tak bardzo smutny. And he threw himself on his bed. I rzucił się na łóżko. And he cried. Zaczął płakać. Is there nobody who can satisfy all my desires? Czy jest ktoś taki tutaj, kto mógłby spokoić wszelkie moje pragnienia? What do I have to do that all my desires will be satisfied? Co muszę uczynić, żeby wszystkie moje pragnienia zostały zaspokojone? All of a sudden, he heard a voice. Usłyszał pan głos. That Bankim. A Bankim. What are all your desires? A jakie są wszystkie twoje pragnienia? And what are you ready to do to have them satisfied? A co ty chcesz zrobić, ażeby je zaspokoić? Who answered me? Teraz się spojrzał, kto mi odpowiada? Who's talking to me? Kto do mnie mówi? And he looked everywhere and couldn't find anyone. Rozglądał się dookoła, nie mógł znaleźć nikogo. Could that be a revelation? Czy to może być jakaś rewelacja, jakieś oznajmienie? Well, let me try. Objawienie? Okej. Okay. So he said, I have unlimited desires. Więc rzekł w ten sposób, okej, okay, sprawdzimy to. Powiedział, mam nieograniczone życzenia. And I'm ready to give my entire life to satisfy them. I całe życie jestem gotowy oddać, żeby je zaspokoić. And the voice came again. Wtedy głos pojawił się ponownie. And said, Bankim. Powiedział, Bankim. You only want to give your life? Ty chcesz tylko oddać swoje życie? To satisfy so many desires? Ażeby, only your life you want? Ażeby zaspokoić tak wiele życie, ty chcesz tylko to życie poświęcić? So he was perplexed. Więc on był bardzo zdziwiony, zdumiony. How is that? O co chodzi? I offered everything I have. Ja zaoferowałem wszystko, co posiadam. My whole life I offered. Całe moje życie. And now they tell me that's nothing. A oni mówią, że to jest nic nie warte. Then he asked the question. Wtedy zadał pytanie. What is it which I have, which is worth more than my life? Więc powiedz mi, co jest tym, co ja posiadam, co jest więcej warte niż całe moje życie? And the voice answered. A wtedy głos odpowiedział. You can give your love. Ty możesz oddać swoją miłość. That is your real identity. Możesz okazać twoją miłość. To jest twoja prawdziwa tożsamość. In your real love, you are who you are. W twojej prawdziwej miłości jesteś tym, kim jesteś. That's why somebody, if he really loves, dlatego, jeśli kogoś naprawdę kochasz, they go crazy. Wtedy oni oszaleją. And or at least they do crazy things. Albo przynajmniej robią jakieś szalone rzeczy. Like running away with somebody. Jak uciekanie z kimś gdzieś. Giving up their studies. Porzucają swoje studia. Moving to another country. Przenoszą się do innego kraju. So many strange things. Wiele dziwnych rzeczy tacy zakochani robią. Sometimes go against their authorities. Czasami sprzeciwiają się swoim zwierzchnikom. Somebody really loves somebody, that's very heavy. Jeśli ktoś kogoś naprawdę kocha, to jest bardzo poważna sprawa. And that's what Krishna wants for me. To właśnie to, czego Krishna pragnie. He wants your love. On pragnie waszej miłości. Unless that love is awakened. A przynajmniej dopóki ta miłość nie zostanie was obudzona. The rest is simply some kind of entertaining. To rest to będzie po prostu pewnego rodzaju zabawą taką. We also call it happy socializing. Nazywam to również takim szczęśliwym socjalizowaniem. Hi. How are you? Pewnie ludzie myślą, że mogą w ten sposób znaleźć coś naprawdę wartościowego. But you get what you invest. Otrzymasz to, co zainwestujesz. If you don't put, jeśli nie umieścisz, you can't expect anything.
Tak, jeśli nie myślisz jakiegoś prawdziwego wkładu, to nie możesz się czegokolwiek spodziewać. It's cheating yourself. To jest po prostu samoszustwo. You cannot bribe a judge to get justice. Aha, nie możesz przekupić sędziego, żeby otrzymać sprawiedliwość. Why not? Dlaczego nie? Because if the judge takes a bribe, then he cannot to give judge justice. Ponieważ jeśli sędzia przyjmie łapówkę, to nie będzie mógł dać sprawiedliwego wyroku. You can only get justice by doing justice. Możesz otrzymać sprawiedliwość tylko poprzez wykonywanie sprawiedliwości. And how can you do justice? A jak możesz po prostu postępować sprawiedliwie? You can do justice to the relationship with Krishna. Kiedy będziesz sprawiedliwa w stosunku w związku z Krishną? Only. Tylko wtedy. When you love him. Kiedy kochasz go? More than anyone. Bardziej niż kogokolwiek innego. And everyone. A każdego? In him. W nim, przez niego. It's tough. To jest ciężkie. In that love you can't just play around. W tej miłości nie masz po prostu udawać się wygłupiać. And only attend your own personal interests. I tylko pilnować swoich własnych, oglądać swoich własnych interesów. And how do you do that? Ale w jaki sposób możesz to uczynić? Well, I have a good idea. Mam dobry pomysł. I learned from my guru. Nauczyłem się od mojego guru. But you may not care to hear. Ale może was nie obchodzi, żeby o tym usłyszeć. It means you have to be kind with everyone. No, to oznacza, że musicie być dobrzy dla każdego. And the greatest kindness. I najlepszą dobrocią. Is to give Krishna and service to. A żeby dać komuś Krishna i dać mu zaangażować go w służbę dla Krishna. Without false ego. Bez żadnego fałszywego ego. To be kind with others. A żeby być dobrym w stosunku do innych. To give Krishna and service to Krishna. A żeby im dawać Krishna i przekazywać im służbę dla Krishna. To give the holy names of Krishna. A żeby im przekazywać święte imiona Krishna. Because only the holy names can actually bring you in this contact with divinity. Ponieważ tylko te święte imiona mogą was doprowadzić do kontaktu z boskością. Be sincere to the down to the maximum degree in your relationships. A to w waszych relacjach bądźcie szczerzy aż do maksymalnego punktu. And aspire for such a relationship with Krishna. I aspirujcie do aby posiąść taki rodzaj relacji w związku z Krishną. Sometimes people ask me, what shall I do in this country? Co powinien robić w tym kraju? I don't really know the answer. A ja tak naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi. But what I just said. Ale to dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. That is the answer for everyone. To jest odpowiedź dla każdego. Be kind with the people. Bądź dobry dla ludzi. What happens if you're kind with people? A co się będzie działo, kiedy będziesz dobry dla ludzi? A new hope awakens in them. Budzi się w nich nowa nadzieja. A hope that there's something in life wonderful. Nadzieja, że w życiu jest coś wspaniałego, which they had ignored so far. Co do tej pory ignorowali. And for that it is worthwhile to sacrifice something. Dlatego to warte, a dla zmienia tego, dla osiągnięcia tego, wartym jest, ażeby coś poświęcić.